Na pytanie pana redaktora odpowiadam jasno. Unia się naprawdę integruje. Bardzo poważnie i bardzo szybko. Myślmy o tym i pamiętajmy, że ta integracja zaczyna być przede wszystkim szybka, skuteczna, strefy euro. Nie mówię już, panie redaktorze, o tym, że będzie budżet strefy euro i że będzie rząd gospodarczy. To jest nieuniknione. Osobny budżet, oprócz tego wielkiego unijnego, nieunikniony jest rząd gospodarczy, na początek specjalny minister. Być może finansów, być może gospodarczy, a więc będzie coś obok Unii. Mimo, że Parlament Europejski dokonuje wszystkich możliwych działań, aby zatrzymać tą strefę euro w całości Unii Europejskiej, abyśmy się jednak nie rozpadali, bo jest to pewne zagrożenie. Ale nie mówmy teraz o zagrożeniach. Pytanie było, dlaczego warto o tym mówić, gdzie chcemy być. Bo to jest bardzo poważny problem dla Polski i dla przyszłości Europy. Słyszę ze strony dzisiaj rządzących taką niechęć do dyskutowania o możliwości przeprowadzenia referendum w sprawie euro. Chcę państwu powiedzieć, że jako człowiek, który w polityce sporo czasu spędził, jestem przekonany, że do tego referendum dojdzie. I więcej, ja uważam, że ono jest niezbędne. Nie dlatego, że tego wymaga konstytucja, tylko dlatego, że to jest tego typu decyzja, która jest, powinna uzyskać silną legitymację społeczną. Zdaję sobie sprawę, że mówienie o referendum w sytuacji, kiedy 60% ludzi mówi dzisiaj nie, jest może ryzykowne. Tylko pamiętajmy, mamy kilka lat na poważną debatę na ten temat i mamy dodatkowo, moim zdaniem, bardzo silny argument o braku, czy jak się mówi, o deficycie demokracji w Unii Europejskiej. No, taka bezpośrednia demokracja w postaci referendum jest niewątpliwie wyjściem naprzeciw, czy przeciwdziałaniem temu deficytowi demokracji. Moim zdaniem, jeżeli wszystkie siły polityczne, które są za euro, potrafią współdziałać ze sobą, mobilizować swój elektorat, to ja nie byłbym specjalnie, nie obawiałbym się rezultatu ostatecznego, tym bardziej, że przecież wejście do euro będzie się w sytuacji, w której i euro będzie w lepszej formie i Polska będzie miała na tym, będzie miała z tego skorzystać. To nie będzie sytuacja głębokiego kryzysu czy przymuszania nas do wstąpienia do euro. Ale argument również ważny jest taki, że jeżeli my chcemy czekać z wejściem do euro na większość konstytucyjną w parlamencie, to dopiero może się okazać rezultatem. Może się okazać, że przy dosyć silnie podzielonej scenie politycznej w Polsce my większości konstytucyjnej nie będziemy w stanie uzyskać przez najbliższe 20 lat. Wtedy oczywiście będziemy tak czy inaczej musieli zwrócić się w stronę referendum jako jedynego słusznego, sensownego, efektywnego rozwiązania tej sytuacji niemożliwości przyjęcia decyzji przez parlament. Ale ja przede wszystkim akcentowałbym w tej sprawie uspołecznienie debaty i pokazanie rodakom, że w tej kwestii biorą na siebie współodpowiedzialność za sprawę, która w moim przekonaniu jest korzystna, jest bardzo korzystna i dla Polski, i dla Europy. Także debata tak, ale jako początek wielkiej, wielkiej batalii, którą musimy stoczyć, aby Polska stała się członkiem euro, bo jest to rzeczywiście w naszym interesie.